Witam. Białogorówka została zdobyta. Jest to wioska w obwodzie ługańskim, ostatnia tutejsza osada sensownej wielkości będąca pod panowaniem ukraińskim. Odbita była w październiku, została bazą wypadową do ataku na Kremlina. Ataku, który trwał 4 miesiące, z czego przez 3 Ukraina grzęzła w błocie. A gdy pogoda się wreszcie zmieniła, to połowa atakującej armii poszła bronić Bachmutu. I nie przyniósł ten atak absolutnie nic, no poza trupami. Pozycja ta była i tak dosyć wysunięta, a z racji na otaczające ją lasy, rzekę i brak większych dróg dość trudna do zaopatrzenia. No ale Ukraińcy się stratami przejmować przecież nie muszą, bo ludzi u nich mnogo, a sprzęt i tak dostaną. Wszystko na nasz koszt, tak to się robi. Oczywiście oznacza to, że Rosjanie dojdą od północy do Dońca, a Siewiersk znowu będzie zagrożony. Tym razem jednak nie tylko od północy, bo armia wyruszająca z Soledaru zdobyła Mikołajówkę. I do samego miasta zostało im chyba ze 4 wioski od południa. Oczywiście wiemy, w jakim tempie to się wszystko teraz odbywa, ale i tak wygląda na to, że następny kocioł będziemy mieli jeszcze w tym miesiącu. W samym Bachmucie chyba odwrót odwołany, albo inaczej, Ukraińcy ten odwrót nadal planują. Tylko chcą odrzucić Rosjan z obecnych pozycji, by go umożliwić, bo w chwili obecnej to przeprowadzenie tej operacji graniczy z cudem. W tym celu w okolice Bachmutu znowu idą jednostki, większość z nich jeszcze nie tak dawno stamtąd wycofywane. Generalnie gdyby potrafili stamtąd Rosjan wyrzucić, to by ten odwrót potrzebny nie był. Choć szczerze mówiąc nie wiem, co w obecnej sytuacji trzeba by zrobić, by tę armię uratować. A tak przynajmniej jest jakiś tam cień szansy. Gdyby politycy się do tej wojny nie wpierdzielali i dali ukraińskim generałom robić to, co trzeba i wykorzystywali media chociażby po to, żeby złagodzić skutki ewentualnych trudniejszych decyzji, jak odwrót z kilku niekorzystnych pozycji, to ta wojna by zupełnie inaczej wyglądała. Ale ktoś tam ma chyba kompleks Napoleona i koniecznie chce dotrzeć do Moskwy. Wuhledar się broni. Rosjanie mają jednak pod kontrolą 2 główne drogi z wioski, a trzecia jest pod kontrolą ogniową. Ten odcinek frontu wydaje się nie sprzyjać Rosjanom, jednak bardziej z przyczyn ludzkich, bo teren akurat tutaj jest dla nich dogodny. Ukraińcy natomiast nadal sondują tereny pod Chersoniem. Od kilku dni łodzie próbują lądować w różnych miejscach delty Dniepru. Chodzi tu generalnie bardziej o odwrócenie uwagi, no bo jednostek zdolnych w tej chwili do jakiegoś sensowniejszego desantu tu po prostu nie ma. O ile na tę chwilę nie ma też jednostek do ataku w innym miejscu, to Ukraina szkoli nowych żołnierzy. I choć logika by wskazywała, by nowe jednostki poszły do Donbasu, to rządzący na Ukrainie, a i ci na Zachodzie również mają jakąś obsesję na punkcie ataków, więc nie zdziwiłbym się, gdyby zostawili tę kwestię Donbasu na rzecz jakiejś ciekawszej akcji. Szef CIA Robert Burns miał pojechać z tajną misją do Moskwy w celu negocjacji pokoju. Ukraina miałaby oddać 20% swojego terytorium. Obie strony zaprzeczyły. Jak mówił Gorczakow, nie wierzą w niezdementowane informacje. Poza tym podał ją Neue Zürcher Zeitung. Wbrew nazwie jest to czasopismo koncentrujące się głównie na sprawach międzynarodowych. Jest to jedna z najstarszych gazet świata z bardzo dobrą reputacją. A Szwajcaria to kraj neutralny, więc to fake na pewno nie jest. Tylko teraz pytanie, co się pod tymi 20% kryje? Bo Krym i Republiki Doniecka i Ługańska będą stanowić mniej więcej 1/5 tej formalnej powierzchni Ukrainy i tutaj Burns jakby nie patrzeć łaski nie robi, albo może to być 20% tej już realnej Ukrainy bez tych terytoriów. Skoro go wysłali po cichu, no to właśnie po to, by nie musieć się bawić w błazenadę i gadać o stanie faktycznym. A nie pojechał on sobie tam widoczków pooglądać, tylko coś załatwić, a przynajmniej próbować. Więc ta jego oferta, no to musi być jakąś ofertą realną, no bo strzelić sobie w łeb to na Kremlu potrafią. Pamiętacie może grupę Mozarta? I nie o kabaret mi tutaj chodzi, a o firmę ochroniarską, działającą na Ukrainie, mającą być, jak nazwa chociażby wskazuje, odpowiedzią na rosyjską grupę Wagnera. No, przestała istnieć z powodu braku funduszy, a założyciel został pozwany przez swojego zastępcę o defraudację środków. Nawet New York Times napisał o tym artykuł, a oni są umoczeni w tej sprawie ukraińskiej po same uszy. Chłopaki pojechali, porobili sobie selfiaki, zebrali trochę datków, które przepuścili w barach i domach uciech. Kasa się kończy i teraz wracają. Czyli skam. Nie pierwszy,
przy tej okazji i pewnie nie ostatni. Finlandia nie wejdzie do NATO bez Szwecji. To jest oficjalne oświadczenie premier Sanny Marin. A Szwecja do NATO nie wejdzie, to z kolei stanowisko Erdogana. Do Finlandii Turcja już nie ma wątów. Zdjęli oni wszystkie sankcje i zdelegalizowali kurdyjskich opozycjonistów, ale Szwecja twardo stoi przy swoim, licząc na to, że w końcu reszta sojuszu wymusi na nich zmianę stanowiska. No, życzą powodzenia. Stanowisko Erdogana jest jasne. Delegalizacja partii kurdyjskich, ekstradycja kurdyjskich polityków do Turcji, zdjęcie sankcji związanych z traktowaniem Kurdów przez Turcję. I to będą musieli zrobić, no bo to jest zbyt poważna sprawa dla neosułtana, by to odpuścił. Zresztą nie ma po co. Uchodźcy, dostawy zboża, Syria, teraz ta sprawa NATO. Zachód jest zależny od niego w tylu sprawach, że on może zażyczyć sobie właściwie wszystkiego. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam na moje pozostałe filmy z cyklu Wojna na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.